Krośnianin Roku to wyróżnienie nadawane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej od 2017 roku. Wśród wyróżnionych w przeszłości znaleźli się m.in. burmistrz Marek Cebula czy Guillaume Dubois, właściciel winnicy Gosthorze. Postanowiliśmy my, jako stowarzyszenie najstarsze w województwie, bo my mamy 64 lata nieprzerwanej działalności towarzystwa, po prostu sami nagradzać, wyróżniać i w jakiś sposób wyciągać z tej szarości ludzi naprawdę wartościowych, którzy cieszą się z tego, że ktoś ich zauważył. Nie tylko z racji wieku, ale też i z racji, że tak powiem, odchodzą z pewnych stanowisk, odchodzą z pierwszych stron i zapominamy o nich, a oni dalej ciężko pracują. Zapracowali sobie na to, żeby ich uważać. W tym roku kapituła złożona z członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej postanowiła wręczyć tytuł Krośnianina Roku nie osobie, a instytucji. Wyróżnienie otrzymała parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. W uznaniu zasług w kształtowaniu postaw pełnych poświęcenia i oddania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, w tym uchodźcom z Ukrainy, oraz inspirowanie do działań zmierzających do upowszechniania regionalnej historii i kultury, a w konsekwencji umacniania więzi społecznych mieszkańców ziemi krośnieńskiej, tym tytułem Krośnianie roku 2022 została wyróżniona parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. W imieniu parafii nagrodę odebrał ksiądz proboszcz Zbigniew Samociak. Myślę, że ta nagroda jest dla wszystkich moich parafian przede wszystkim, bo dzięki właśnie nim te różne akcje były organizowane. Powiem tylko, no teraz w naszej gazetce, w biuletynie parafialnym podałem, że tylko w kwietniu mieliśmy 4 zbiórki w różnych akcjach i jeśli chodzi o Turcję, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o hospicjum, a teraz ostatnio znowu jeszcze dom księży emerytu, a więc wielkie dzieło dla naszych parafian. Tytuł Krośnianina Roku to nie wszystko. Towarzystwo co roku nadaje także medale pamiątkowe zasłużone dla ziemi krośnieńskiej. W uznaniu zasług, w krzewieniu w społeczeństwie ziemi krośnieńskiej przywiązania do jej tradycji historycznych oraz dokonań społecznych, kulturalnych i sportowych, a także upowszechniania kultury regionalnej i twórczości amatorskiej na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny. Przepiękny, przepiękny i cudowny. I cóż powiedzieć? Dalej będę się starała, już nie o medal, tylko po prostu, bo lubię, jestem zadaniowa, jak mam zadanie, to robię, no i lubię być wśród ludzi. 14 lat jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i bardzo sobie cenię tą pracę na rzecz społeczeństwa, na rzecz, tak mówiąc szumnie, kształtowania postaw patriotycznych, bo ona jest wymierna i widoczna. Nie tylko w tych przedsięwzięciach, które robimy, ale w sympatii, którą nas inni ludzie otaczają. To pierwsze, co pomyślałam, że nie należy się mnie, tylko właśnie mojemu tacie. To on mnie nauczył tak żyć. Myślę, że ubór jest dumny ze mnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. W tym roku pamiątkowym medalem zasłużony dla ziemi krośnieńskiej zostało wyróżnionych 18 osób.